Dzień dobry, minęła 17.30. Witamy w programie telewizji Żyrardowskiej. Dziś między innymi zaprosimy żyrardowianki na badania mammograficzne dofinansowane przez prezydenta miasta. Powiemy o programie profilaktyki chorób układu krążenia, który będzie realizowany w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego. Będziemy uczestniczyć w 3. Licealnym Festiwalu Sztuki Krzesło 2015. Nie zabraknie również relacji z 15. jubileuszowego międzynarodowego turnieju koszykówki dziewcząt i chłopców. Zapraszamy! W naszym programie chcieliśmy zachęcić mieszkanki Żyrardowa do zadbania o swoje zdrowie i poddania się badaniom, które zostały dofinansowane przez prezydenta miasta. Miasto Żyrardów włączyło się w finansowanie badań mammograficznych. Zachęcamy wszystkie mieszkanki Żyrardowa w wieku 40-49 lat oraz powyżej 69 roku życia do wykonywania badań mammograficznych, które dzięki dofinansowaniu w większości z budżetu miasta Żyrardowa kosztuje jedynie 10 zł. Jest to oferta skierowana do kobiet nieobjętych programem Narodowego Funduszu Zdrowia. Każda z pań, której wynik wymaga dalszej konsultacji lekarza, wraz z wynikiem badania otrzymuje informację, gdzie powinna udać się celem dalszej diagnostyki. Przypominam, że mammografia jest jedną z najskuteczniejszych metod wykrywania zmian w piersiach. Dlatego zachęcam do badań. Miasto Żyrardów będzie starało się cyklicznie powtarzać takie oferty i takie badania. Mam nadzieję, że spotka się to z dużym zainteresowaniem. Warto wiedzieć, jak ważne jest to badanie i jak ono przebiega. Pani wypełnia ankietę, podaje swoje dane, przychodzi do mnie. Ja sprawdzam, czy wszystko jest poprawne. Wpisuję na konsolę technika dane pacjentki i zaczynam badanie. Ile trwa takie badanie? Badanie to jest wykonanie 4 ekspozycji na każdą pięć po 2 razy, czy około gdzieś 3 do 5 minut. Zależy od pacjentki. Wyniki są znane dopiero za około 2 tygodni, są wysyłane do pacjentek. Ogólnie badania przesiewowe mammograficzne to jest około od 3 do 5% populacji jest coś wykrywane. Te pani przez naszą firmę są wysyłane wyniki z opisem i z płytą z badaniem, no i te panie są dalej kierowane do specjalistyki. Panie mogą odczuwać lekki dyskomfort podczas badania, ale nie każda, to jest osobnicze uwarunkowania dla każdej pani. Jedną panią może bardzo boleć, druga może czuć, że ją w ogóle nic nie bolało i jest zaskoczona podczas badania. O to, czy tego typu badania są potrzebne i czy żyrardowianki będą z nich korzystać, zapytaliśmy w sądzie ulicznej. Czy wykonuje pani badania profilaktyczne? Tak, czasami. A jak często? Raz na pół roku. A czy wie pani, że w tej chwili można wykonać bezpłatne badanie, właściwie z drobną opłatą, badanie mammograficzne? Nie wiem. A chciałaby pani je wykonać? Tak, oczywiście, ale nigdzie w żadnej gazecie nie było żadnej wzmianki o tym. Także jakieś ulotki są i badania profilaktyczne, przeważnie mammograficzne, wykonują kobiety po 50 roku życia, tak? Znaczy generalnie badanie jest ważne, jest na to nacisk ze strony lekarza, ale to też zależy od lekarza, bo nie każdy lekarz podchodzi do tego w ten sam sposób, nie z każdej specjalizacji. W tej chwili są dostępne badania mammograficzne, które dofinansowuje pan prezydent. Czy pani by skorzystała z takich badań? Oczywiście. A czy wiedziała pani o nim? Nie. Od pani się dowiedziałam. I czy pani wykonuje badania profilaktyczne? Tak, oczywiście. A jak pani zdaniem te badania profilaktyczne wpływają na zdrowie? Jak pani ocenia, czy warto je robić, czy nie? Aż oczywiście, znaczy no trzeba. No, pomaga to wcześniej wykryć choroby, tak, z których można się wyleczyć. Pan prezydent w tej chwili dofinansowuje badania mammograficzne. Czy pani wiedziała o tych badaniach i czy skorzystałaby pani z nich? Nie wiedziałam. Nie doszły mi jeszcze takie słuchy i no, bardzo chętnie. Jak często wykonuje pani badania profilaktyczne? No, w tej chwili nie zbytnio często, no. Ale dlaczego?
No bo po prostu no, zaniedbana trochę sprawa była, no niestety. A w tej chwili pan prezydent dofinansowuje badania mammograficzne. Czy skorzystała pani z takiego badania? Jeszcze nie, ale raczej się wybiorę i skorzystam już teraz z tego. Wszystkie panie, które postanowiły poddać się mammografii, zapraszamy do przychodni przy ulicy Wyspiańskiego i kontaktu z NZOZ-em Medica. Na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie przedstawiony m.in. projekt uchwały w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w mieście. Zmiany dotyczą sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. Jedna ze zmian wprowadza dłuższy okres odbierania tzw. odpadów zielonych. Inna wprowadza limit na tzw. odpady budowlane. O szczegółach mówi Monika Rogowiecka-Lasota, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. 1 lutego 2015 roku weszła w życie w swojej zasadniczej części nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Generalnie nowela obejmuje m.in. zmiany w zakresie zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zasad funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ustawa wprowadza szereg zmian bardzo oczekiwanych i w sporej części ważnych, poprawiających dotychczasowy system prawny kształtujący postępowanie z odpadami komunalnymi. W wyniku analizy obecnego systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Żarnowa oraz biorąc pod uwagę zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaproponowaliśmy zmianę projektów dwóch uchwał. Pierwsza to jest zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żarnowa. Natomiast druga uchwała to jest w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. Kluczowe zmiany, jakie zaproponowaliśmy w projektach niniejszych uchwał, dotyczą przede wszystkim wprowadzenia limitu na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zielonych. Jeśli chodzi o odpady zielone, obecnie odbiór realizowany jest od miesiąca maja do listopada. I wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz biorąc pod uwagę obecnie panujące od kilku lat zmieniające się warunki pogodowe, zaproponowaliśmy zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zielonych od miesiąca kwietnia do listopada i wówczas będą odbierane odpady przez 8 miesięcy bezpośrednio z nieruchomości. Natomiast przez cały rok będzie można odpady zielone dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Konsekwencją jakby tych zmian będzie także zmiana regulaminu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK-u w Żarnowie i odpady będzie można, nie będzie już podziału, jeżeli chodzi na okres zimowy i letni, tylko mieszkańcy będą mogli dowozić przez cały rok odpady w tych samych godzinach i dniach i tutaj uruchomiliśmy punkt także w soboty, więc będzie tu, wynika to z naszych doświadczeń, rozmów z mieszkańcami, jak i z pracownikami PSZOK-u, więc największe zainteresowanie dostarczaniem odpadów przez mieszkańców do PSZOK-u właśnie cieszą się soboty. I tak chcemy to utrzymać, żeby przez cały rok PSZOK był czynny od 8 do 16 w soboty. Natomiast jeżeli chodzi o odpady budowlane, zaproponowaliśmy wprowadzenie limitu obejmującego 300 kg na gospodarstwo domowe na rok. I wynika to, Szanowni Państwo, z tego, że dotychczasowy system prawny do chwili obecnej, do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości, no niestety te nieprecyzyjne zapisy powodowały spore nadużycia w kontekście odpadów budowlanych, szczególnie przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Więc z założenia systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatą powinny być objęte odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie. Natomiast takie większe remonty, czy to są przebudowy, nadbudowy, czy
no jakieś, prawda, generalne remonty. Te działania już wytwarzane w wyniku tego, tych remontów odpady już nie stanowią odpadów komunalnych. To są już takie zadania, które należy zgłaszać do starostwa powiatowego, bądź wymagają pozwolenia na budowę. I te odpady już z założenia odpadami komunalnymi nie są. Rządzą one się już po prostu, podlegają pod inne przepisy i wówczas no już nie możemy obciążać systemu gospodarki odpadami komunalnymi tego rodzaju odpadów. Oczywiście stwarzamy możliwość pozbycia się tych odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów za odpłatnością, czyli powyżej tych 300 kg będzie można dowieźć do PSZOK-u te odpady, tylko mówię, no będzie to już wiązało się z opłatą. W przyjętym projekcie punktu selektywnej zbiórki odpadów to będzie opłata 30 groszy za kilogram. Powiat żyrardowski przystąpił do realizacji programu Zadbaj o serce i ciesz się życiem. Realizatorzy podeszli do problemu ambitnie i w ciągu roku chcą przebadać 16 400 osób. W powiecie żyrardowskim umiera średnio 20% więcej populacji ludzi niż średnia krajowa na właśnie choroby układu krążeniowego. A w ogóle to umiera prawie 50% wszystkich umierających, właśnie tych, którzy chorują na choroby układu krążenia. Dlatego też powiat żyrardowski no, wygrał bardzo dobrze ten wniosek aplikacyjny, bo na 100 zgłoszonych zajął 9 miejsce w rankingu, a więc tutaj komisja zauważyła właśnie chyba przede wszystkim tą, tak powiem, specyficzną sprawę, a drugim takim przyczynkiem to jest to, że my w swoim projekcie, tym wniosku aplikacyjnym, od razu wskazujemy podmiot ochrony zdrowia, jakim jest Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, i jako wykonawcę tego projektu w zakresie tym medycznym, podmiot, który uzyskał świeżo akredytację ministra zdrowia. A więc to na pewno miało też wpływ na wybór właśnie powiatu żyrardowskiego. Realizacją programu zajmie się Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego będzie praktycznie 100% podwykonawcą świadczonych usług na rzecz profilaktyki pacjentów, którzy zgłoszą się do tego programu. Dla nas jest to duże wyróżnienie jako podmiotu leczniczego, ponieważ do tej pory zajmowaliśmy się tylko lecznictwem od momentu przekształcenia w spółkę we wrześniu 2011 roku. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy możliwość pokazania podmiotu leczniczego w zupełnie innym kształcie i będzie to zupełnie inny wizerunek. Tutaj chcemy nie tylko leczyć, ale chcemy zapobiegać po to, żeby pacjenci, którzy do tej pory może nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że mają jakiś problem kardiologiczny, będą mogli się o tym przekonać nieodpłatnie. Projekt dotyczy profilaktyki chorób układu krążenia. Założeniem jest to, że obejmiemy projektem 16 400 osób w wieku 35 lat i więcej, którym planujemy pobrać badania profilaktyczne, badania przesiewowe, i będzie to cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy, glukoza z żyły i CRP. Ocenimy na podstawie wywiadu z pacjentem czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Wykonamy również pomiary antropometryczne. Będzie to obwód pasa, waga, wzrost, obliczymy wskaźnik BMI. Jeśli będą wskazania do tego, żeby skierować pacjenta do lekarza, skierujemy do lekarza pierwszego kontaktu, który będzie mógł podjąć decyzję, albo skieruje pacjenta na dodatkowe badania, albo skieruje pacjenta do lekarza kardiologa. I będzie to taki trzeci etap udziału w projekcie. Lekarz kardiolog wykona EKG.
oceni pacjenta, postawi diagnozę. Jeśli zdecyduje, że pacjent będzie musiał być objęty leczeniem, zostanie skierowany pacjent do dalszego leczenia ze skierowaniem z POZ-u. Zostanie pouczony, że powinien wziąć skierowanie do leczenia u lekarza z POZ-u. Każdy z pacjentów, którzy trafią do kardiologa, otrzyma bezpłatnie aparat do mierzenia ciśnienia krwi. Chcemy ocenić, jakie jest zagrożenie chorobami układu krążenia w powiecie żyrardowskim. Ilu pacjentów powinno być leczonych, ponieważ choroby układu krążenia stanowią tak jedne z głównych chorób, na które zapadalność jest duża. W związku z tym chcemy sprawdzić, jak to wygląda w powiecie żyrardowskim. Zrobić takie badania przesiewowe właśnie w tym kierunku. Pacjenci do programu mogą się zgłaszać dobrowolnie, a wszelkie informacje będą udostępnione na ulotkach i plakatach. Kino Len w najbliższych dniach zaprasza na filmy dla najmłodszych Asterix i Obelix, Osiedle Bogów oraz film akcji Zbuntowana. Bilety do nabycia w kasie kina w cenie od poniedziałku do czwartku 14 zł, od piątku do niedzieli 15 zł, a emeryci, studenci i uczniowie każdego dnia za bilet zapłacą 12 zł. Gazeta Tydzień Żyrardowa to aktualności życia miasta i powiatu żyrardowskiego, lokalna polityka, wiadomości kulturalne, sport, fotorelacje, konkursy dla czytelników, oferty pracy, ogłoszenia, reklama. Co wtorek w każdym kiosku. Tydzień Żyrardowa zachęca do skorzystania z nowej oferty Happy Hour. Happy Hour to doskonały sposób na nadawanie ogłoszeń drobnych zupełnie za darmo. Promocja obowiązuje we wtorki i czwartki w godzinach od 12 do 13. Wystarczy w tym czasie zadzwonić do redakcji i podać treść ogłoszenia. Druga odsłona festiwalu Frankofonii, z którego pierwszej części relację przedstawiliśmy w ubiegłym tygodniu, odbyła się w piątkowy wieczór w Resursie. Tym razem propozycja była skierowana do nieco starszych żyrardowian. Uroczyście otwarto wystawę prac francuskich fotografików. W tym wydarzeniu wziął udział prezydent Żyrardowa Wojciech Jasiński oraz Xavier Vasson, attaché do spraw współpracy edukacyjnej ambasady Francji w Polsce. Szanowni Państwo, to jest dla mnie przyjemność, że jestem w Żyrardowie. Miło zobaczyć energię i siły, jakie daje miasto, by zrealizować święto frankofonii w Żyrardowie. Wiem, że w poniedziałek odbył się Dzień Frankofonii dla Młodzieży Szkolnej. Panie Prezydencie, dziękujemy w imieniu Frankofonii za działania edukacyjne i kulturalne. To cenne, że w żyrardowskich szkołach gimnazjalnych młodzież może uczyć się języka francuskiego w zakresie rozszerzonym. Jest to szansa na efektywną naukę. Warto też podkreślić związki Żyrardowa z Francją przez postać Filipa de Girarda. Dla Instytutu i Ambasady Francji zaangażowanie Żyrardowa w edukację języka to powód do dumy. Będziemy wspierać inicjatywy miasta. Goście wernisażu obejrzeli wystawę zatytułowaną Lasy, żywy organizm. Opowiedział o niej Denis Gerard. Punktualnie o godzinie 20 rozpoczął się koncert aktorki i piosenkarki Iris Muñoz, która zaśpiewała piosenki z repertuaru Edith Piaf. Ta prezentacja wprowadziła publiczność w atmosferę paryskich ulic.
Piosenki były poprzedzane opowieściami o życiu najpopularniejszej francuskiej artystki. Piątek był dniem wolnym od nauki dla uczniów liceum imienia Stefana Żeromskiego. Odbył się trzeci licealny festiwal sztuki Krzesło 2015. W czasie tej imprezy uczniowie pełnią rolę twórców prezentujących swoje talenty w dziedzinie filmu, teatru i muzyki. Pomysłodawcą i realizatorem tej imprezy jest nauczyciel historii w LO Mirek Basiewicz. Działania konkursowe rozpoczęły się podobnie jak zajęcia lekcyjne o godzinie 8:00. Uroczystym otwarciem z udziałem gości zaproszonych. Jest taki jeden dzień w roku, właśnie dzisiaj, tak się złożyło, że w przeddzień dnia, pierwszego dnia wiosny, czyli Dnia Wagarowicza, że rzeczywiście wyszliśmy ze szkoły, ale nie jesteśmy na wagarze, bo to, co się dzisiaj za chwilę tutaj zadzieje, mam nadzieję, zostawi ślad na zawsze. Także obiecuję Wam dzisiaj, nie będzie matematyki. Będą na pewno fajne spektakle, fajne filmy. Żeby nie przedłużać, to chciałabym życzyć dzisiaj wspaniałych wrażeń, a głównym bohaterom, aktorom, żeby to był pierwszy krok do Oscarów, może kiedyś. Wszystkiego dobrego, bardzo się. Pierwszy blok to prezentacja filmów zrealizowanych przez uczniów. W konkursie znalazło się 10 filmów, które podobnie jak inne dyscypliny artystyczne oceniało jury, w którym zasiedli Marcin Janos Krawczyk, reżyser filmowy, aktor, wykładowca mistrzowskiej szkoły Andrzeja Wajdy, Andrzej Adamiak, lider grupy rockowej Rezerwat, Wojciech Bartczak, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, Elżbieta Szyc z Teatru Wagantów, Patrycja Miklasz, aktorka, Bożena Gąsiorowska i Agata Lepieszka, nauczycielki z liceum, Marcin Fibich, muzyk, i Mirosław Wasiewicz. Opowiem Wam pewną historię. Opowiem Wam o tym, jak narkotyki niszczą ludzi. Jak zabierają to, co najlepsze. Kiedyś miałam wszystko. Miałam normalny dom, mamę, tatę, siostrę, babcię, dziadka i przyjaciół. Normalnych przyjaciół. To gówno zabrało mi wszystko. Zabrało bliskich. A przede wszystkim mnie. Mam na imię Maja, a to moje okruchy duszy.
Don Miko, I have evidence against you. I will give you a pendrive with them for the money. How much? 1 million. Are you kidding me? Give your people with money or evidence will go to the FBI. Where? When? Tomorrow at noon on the Halo. Okay, X. Do you have money? Yup. And do you have evidence? Yeah, give me that. Po prezentacjach filmowych przyszedł czas na spotkanie z teatrem. W tym konkursie wzięło udział 6 szkolnych zespołów teatralnych. Każda grupa miała swój pomysł na realizację przedstawienia i dobór repertuaru. W dzisiejszym teleturnieju wezmą udział 2 rodziny. Pojadacze i męczwory. I może jeszcze zanim zaczniemy, jakiś śmieszny żarcik. No to tak. Akcja jest w wojsku, generał mówi do szeregowego. Szeregowy, w jakiej temperaturze wrze woda? 90 stopni, proszę pana. Dureń jesteś. Ach, przepraszam, pomyliło mi się z kątem prostym. Ostatnią częścią festiwalu były prezentacje muzyczne. Tu widzowie mieli do czynienia z wielką różnorodnością. I mądry jesteś tak, że aż słów podziwu brak. Dlaczego, powiedz mi, tak mało mnie? Pierwszy raz jestem na krześle. No młodym ludziom po pierwsze zmierzenie się z publicznością, czyli pierwsze zetknięcia, no może nie pierwsze, ale w niektórych przypadkach z pewnością tak, konfrontacja z widzem. No ale też jakby taka lekcja, czy ja się z tą ścianą przenoszę, ze swoją wrażliwością, twórczością, czy to jest śpiew, taniec, film, czy teatr, czy to się przenosi na drugą stronę, jak widownia reaguje. No tutaj w ogóle fantastyczna jest widownia, więc ona strasznie pomaga. Więc ogólnie jest miła atmosfera. A proszę powiedzieć, jak pan ocenia już z pozycji jurora to, co dzisiaj wydarzyło się na scenie w Centrum Kultury? Widzę zaangażowanie w młodych twórcach filmowych, reżyserów i tutaj wielki szacunek, bo widzę nawet jedną indywidualność w Żyrardowie
i bardzo jej kibicuję i myślę, że ją kiedyś o niej usłyszymy. Myślę, że nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mam nadzieję, że moja intuicja się nie myli tutaj. Po co w liceum imienia Stefana Żeromskiego organizowane jest krzesło? Po pierwsze, żeby była kontynuacja artystycznych działań lat 90., kiedy byliśmy, powiedzmy sobie, taką mekką teatru ofowego w Polsce, coś w rodzaju teatralnego Jarocina. W chwili obecnej sytuacja się bardzo zmieniła. Poziom wyobraźni młodzieży znacznie spadł do niskiego, bym powiedział. Więc konieczność jest reaktywacji tego festiwalu i konieczność wielka pracy na poziomie teatru, okazuje się, że filmu, bo to narzędzie zawładnęło młodzieżą w ostatnich czasach, i w muzyce. Więc te trzy dziedziny rozbudowywane, rozwijane i kontynuowane od 3 lat w tej chwili stanowią jądro i centrum tego naszego licealnego festiwalu sztuki. Czy młodzież chętnie włącza się do przygotowań i do realizacji całego przedsięwzięcia? Jak byś ocenił tą skalę? Uważam, że robi to fantastycznie. Są chętni, pracują przy wszystkim, przy przemyśleniach, przy koncepcji. Stworzona jest rada artystyczna, przychodzą przedstawiciele praktycznie wszystkich klas. Nie ma tutaj klasy, która by nie dawała coś od siebie. Jak ktoś przygotowuje konferansjerkę, nie gra przedstawienia teatralnego, to na przykład występuje potem jako solista grając na gitarze, prawda? Wszyscy są jakby w to zaangażowani. Jedni bardziej, jedni inni mniej. Moją intencją jest, żeby młodzieży jak najbardziej pomóc od każdej strony, od strony realizacji muzycznej, od strony realizacji filmowej, od strony realizacji oświetleniowej, operatorskiej, dźwiękowej. My musimy im jak najbardziej pomagać, bo oni widzą, że to ma sens uczyć się działać przed tłumem, przed grupą, przed kolegami ze swojej klasy, przed rówieśnikami, potem przed rodzicami. To, czy oni będą gwiazdami na skalę jakąś tam polską, czy to w ogóle nie ma żadnego znaczenia według mnie. Oni muszą przełożyć swoją pasję, swoje zainteresowanie, swój talent, który nawet nie do końca mogą wierzyć, że mają. Robią to na takiej scenie, Centrum Kultury, i robią to przede wszystkim dla siebie, a potem jeszcze dla innych. Jeśli zabłysną, to powiedzmy w przyszłości będą chyba dumni z tego, że wyszli z tego ogólniaka, ze szkoły naszej, i że wspierani są praktycznie przez wszystkich instruktorów, znawców muzyki, znawców teatru, którzy są dostępni w każdej chwili. Ostatnim punktem festiwalu Krzesło było wręczenie nagród i podsumowanie. Poznaliśmy laureatów nagród. W kategorii film Grand Prix przyznano Izę Sadowskiej, twórczyni filmów Jedno Słowo i jedyny w swoim rodzaju. W kategorii teatr zwyciężyła grupa Humanoidy z klasy 2D. Zwycięzcą bloku muzycznego został Marcin Dobrzyński. Nagroda publiczności trafiła do realizatorów filmu Żona szuka rolnika. Laureaci nagród otrzymali statuetki Krzesła. Organizatorom i uczestnikom gratulowali goście, między innymi jurorzy, a także pełniący obowiązki dyrektora Centrum Kultury Jarosław Spychała. Krzesło to ważne wydarzenie w działalności Czerwoniaka, inspirujące młodych ludzi, otwierające przed nimi świat artystycznych doznań i twórczych doświadczeń. Festiwal odbył się pod honorowym patronatem prezydenta miasta. W miniony piątek 20 marca policjanci z posterunku Policji w Wiskitkach zatrzymali w bezpośrednim pościgu podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego. Ustalenia wskazują, że 37-letni mieszkaniec Żyrardowa, będąc pod wyraźnym wpływem alkoholu, potrącił młodą kobietę i uciekł z miejsca wypadku. Wcześniej staranował stragan i spowodował kolizję z drugim pojazdem. W piątek 20 marca około godziny 9 do posterunku Policji w Wiskitkach zgłosił się zdenerwowany mężczyzna, który twierdził, że przed chwilą widział, jak kierujący pojazdem marki Audi mężczyzna potrącił kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za kierującym, w wyniku którego w miejscowości Działki policjanci zatrzymali prawdopodobnego sprawcę tego wypadku. 37-letni mieszkaniec Żyrardowa, którego zatrzymano, był już wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu, co również sam potwierdził tutaj
stan jego wskazywał wyraźnie, że znajduje się i tym razem w stanie trzeźwości i sam to również potwierdził. Mężczyzna jednak odmówił badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. To też została od niego pobrana próbka krwi do badań. 37-latek trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie. Policjanci zabezpieczyli całe miejsce zdarzenia, przeprowadzili oględziny pojazdów, a także przesłuchali świadków. Jak ustalili, zatrzymany próbował skręcić, wjeżdżając w rynek gminny w miejscowości Wiskitki, gdzie staranował jeden ze straganów, następnie cofając, spowodował kolizję z pojazdem ciężarowym. Podczas ucieczki z miejsca zdarzenia mężczyzna miał potrącić pieszą, która trafiła do szpitala. Obecnie trwają czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego wypadku. Wraz z wiosną na drogi powróciły jednoślady, czyli rowery, motocykle i tym podobne. I jak co roku w tym okresie na terenie powiatu żyrardowskiego odnotowujemy wzrost liczby kradzieży rowerów. W ostatnich dniach niemalże każdego dnia do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie napływają nowe zgłoszenia. W trosce o mieszkańców powiatu żyrardowskiego apelujemy do wszystkich rowerzystów, aby nie zostawiali swoich jednośladów bez nadzoru oraz zabezpieczali je przed kradzieżą. Do kradzieży rowerów dochodzi zarówno w dzień, jak i w nocy na terenie całego powiatu żyrardowskiego. Wiele rowerów ginie z otwartych klatek schodowych lub spod sklepów. Sprawcy najczęściej wykorzystują nieskuteczne zabezpieczenia lub po prostu brak zabezpieczeń. Również nasze roztargnienie. Rower pozostawiony na tak zwaną chwilę, na przykład na klatce schodowej, przed sklepem czy blokiem, otwarte drzwi do garażu, piwnicy, domu, a także pozostawiony rower na balkonie bez dobrego zabezpieczenia, są to doskonałe okazje dla potencjalnego sprawcy kradzieży. Żeby utrudnić działanie złodziejowi oraz nie stać się ofiarą kradzieży, warto przypomnieć sobie kilka podstawowych zasad, którymi należy się kierować. Przede wszystkim trzeba postawić na profesjonalne zabezpieczenie, skorzystać z mocnych i profesjonalnych blokad. Pamiętajmy, że nawet najprostsze zabezpieczenie może utrudnić złodziejowi kradzież. Kiedy zostawiamy rower nawet na chwilę, to go oczywiście przypinamy i to w taki sposób, aby linka trzymała nie koło, które łatwo zdjąć, ale ramę wraz z nim. Dobrze zabezpieczajmy też piwnicę przed włamaniem. Ponadto warto sfotografować swój rower. W przypadku jego kradzieży możemy przekazać jego zdjęcie policjantom, co ułatwi jego odnalezienie. Warto wiedzieć, że w karcie gwarancyjnej powinien być wpisany numer ramy. Rowery zwykle posiadają niepowtarzalny numer przypisany do samej ramy lub całego roweru. Jeśli nie jest wpisany w karcie gwarancyjnej, warto go zanotować. Dobrze jest dodatkowo oznakować swój rower na policji po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 46 858 2138. Apelujemy także do kierujących samochodami. Rozpoczyna się sezon motocyklowy. Pamiętajmy, że motocyklista jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i o tym powinni w szczególności pamiętać kierujący samochodami, ale również sami motocykliści. Powinni oni pamiętać, że nawet najwyższej jakości kombinezon czy kask nie ochroni ich przed utratą życia. W konfrontacji z samochodem to kierujący jednośladem ma najmniejsze szanse wyjścia z sytuacji bez tak zwanego szwanku, bo każda, nawet najdrobniejsza stłuczka w przypadku kierującego na przykład motocyklem może się skończyć obrażeniami ciała, trwałym kalectwem lub nawet śmiercią. Dlatego przestrzegamy przed brawurą na drodze, rozwijaniem zawrotnych prędkości oraz apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W minionym tygodniu do rywalizacji stanęli najmłodsi recytatorzy. W Centrum Kultury odbyły się eliminacje miejskie małego konkursu recytatorskiego. Przed jurorami zaprezentowało się 41 uczniów, laureatów eliminacji szkolnych. Oceny podjęło się grono instruktorów teatralnych Teresa Sitarz i Hanna Fibik oraz aktorka Małgorzata Siemaszko-Zdziarska. Jury postanowiło nagrodzić 12 recytatorów. Z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 Agatę Pietuszko, Katarzynę Syskę, ze Szkoły nr 7 Alicję Matusiak, z Czwórki Kajetana Zielińskiego i Antoniego Marczaka. Nagrody trafiły do uczniów szóstki Elizy Sosnowskiej, Amelii Szczepanik, Zofii Cymerskiej, Daniela Tarasiuka, a także do Matyldy Mroczkowskiej z Zespołu Szkół STO i reprezentantek Młodeku Róży Głażewskiej i Urszuli Kocyk. Bardzo podobał mi się poziom, znaczy uważam, że tak, że poziom był bardzo wysoki. Trudno nam było wybrać jednoznacznie osobę, która byłaby najlepsza albo tę, która byłaby najgorsza. Wszyscy mówiliście naprawdę tak samo dobrze. Wiadomo, że to jest konkurs i w każdym konkursie musi być tak, że zawsze ktoś dostaje nagrodę,
ktoś inny jej nie dostaje. I niech was to nie zraża, bo uważam, że praca na przyszłość przyniesie wam sukcesy i w rezultacie, co jest najważniejsze, satysfakcję z recytacji. Po uroczystym wręczeniu nagród zarejestrowaliśmy fragmenty trzech nagrodzonych prezentacji. Król skinął znowu, znowu przemknie się krata. Szybkimi skoki chciwy połowu tygrys wylata. Spoziera z dala i kłami błyska, język wywala, ogonem ciska i lwa dokoła obiega. Topiąc wzrok jaszczurczy, wyje i burczy. Burcząc na stronie przylega. Król skinął znowu, znowu podwój otwarty. I z jednego zachowu dwa wyskakują lamparty. Chłakoma boju para zajadła, już tygrysa opadła. Już się tygrys z nimi drapie, już obydwu trzyma w łapie. Wtem lew podniósł łeb do góry. Zagrzmiał. I znowu ciszę. A dzicz z krwawymi pazury obiega, za mordem dysze, dysząc na stronie przylega. Był sobie kogut ze wsi z Podłowicza, co kukuryku głośno piał nadzwyczaj. Budził o świcie ptactwo oraz ludzi, a oprócz tego wielki zachwyt budził. Ach, co za talent! To istnie pura! Mówiła o nim każda gęś i kura. Grzęda w kurniku dla ciebie za niska. Ty byś w operze wielką sławę zyskał. Tyś występować powinien dla skali. Tam by cię zaraz zaangażowali. Tam się na tobie poznają dopiero. Bo ta La Scala jest włoską operą. Rozsław kogucie imię naszej wioski. Pokaż, żeś lepszy od tenorów włoskich. Wzięliśmy biedną trumnę ze szpitalu, do żebrackiego mieli rzucić dołu. Ani łzy jednej matczynego żalu, ani grobowca nad garstką popiołu. Wczoraj był pełny młodości i siły, jutro nie będzie nawet i mogiły. Gdyby przynajmniej przy rycerskiej śpiewce karabin jemu pod głowę żołnierski, ten sam karabin, w którym na panewce kurzy się jeszcze wystrzał belwederski. Osoby nagrodzone będą reprezentowały nasze miasto podczas eliminacji powiatowych w Mszczonowie, które odbędą się na początku kwietnia. Dziewiętnastego marca odbył się kolejny poetycki wieczór podwójny i turniej dwóch wierszy. Tym razem przed publicznością wystąpił poeta żyrardowskich wieczorów literackich Stanisław Wasilewski. Towarzyszył mu łódzki gitarzysta Jan Krzos. W pierwszej części wieczoru Stanisław Wasilewski zaprezentował własną twórczość literacką. Piszę ostatni list do ciebie, zamknięty w ciemnym wagonie i tylko stukot kół żelaznych. Gdzieś w nieznane za mną goni. Piszę ostatni list do ciebie, matko, żono i siostro, spolany co w oku której sosny z brzeziną rosną. Strach, co zawsze przerażał ludzi, jest dziś zupełnie mi obojętny, gdyż myśl o tobie życie wydłuża. Zachowaj mnie więc w swojej pamięci. Piszę do ciebie ten list na kolanie, bo stoję w ostatnim szeregu. Ciszę zagłusza huk wystrzałów i padających widzę kolegów. Druga część spotkania to turniej dwóch wierszy. Laureatami turnieju zostali Natalia Zachoszcz z Grodziska Mazowieckiego i Krzysztof Marek Smolarz z Tomaszewa. Wyróżnienie książkowe zdobyła Jolanta Maria Grotte z Klubu Literackiego Nasza Twórczość w Warszawie. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy uznania.
tutaj nad stawem zbiornika wodnego Ruda znajdują się pozostałości starego młyna zbożowego. Widzimy tutaj komorę, w której znajdowały się kiedyś turbiny. Mianowicie w okresie w XIX wieku znajdowały się tutaj dobra tak zwanej Rudy Guzowskiej, a tu mieścił się folwark młyński Ruda. Ciekawa historia, bo nazwa Ruda przejawia się tutaj cały czas historycznie, aż od czasów królewskich, kiedy tutaj mieliśmy ogromne puszcze będące własnością królów polskich. Mianowicie miejscowość tu nazywała się Ruda Żelazna, dlatego że znajdują się tutaj bardzo obficie rudy darniowe, z których kiedyś wytapiano żelazo. I potem nazwa ewoluowała, także mamy tutaj nazwę historyczną z XIX wieku, Ruda Guzowska, która, jak wiemy, dała początek miastu Żelartów. W roku 1845 powstała kolej żelazna na odcinku między Warszawą a Rudą Guzowską. Tu mniej więcej w tym rejonie znajdowały się kiedyś zabudowania, między innymi tak zwany dom pod blachą, ale też obiekty związane bezpośrednio z infrastrukturą kolejową. Mianowicie, jak wiadomo, była to kolej parowa, napędzana przez lokomotywy, dla których potrzebna była woda. I woda z rzeki Pisi Gongoliny właśnie była tutaj z tego małego stawiku, który zachował się poniżej zbiornika wodnego Ruda, była transportowana do napędu parowozów poprzez instalację tutaj podziemną, która kiedyś się tutaj znajdowała. Chyba też jest rzeczą bardzo ważną, o czym wszyscy w Żelartowie wiemy, że kolej warszawsko-wiedeńska, ten odcinek właśnie z Warszawy do Rudy Guzowskiej, a następnie do Skierniewic i Koluszek, to najstarsza kolej na ziemiach polskich, konkretnie na terenie Królestwa Polskiego, która w tym roku obchodzi 170-lecie swojego istnienia. Dom pod blachą niestety nie zachował się, nie oparł się czasowi i został rozebrany. To, co zostało po tym budynku, to jedynie fragmenty ścian z żelardowskiej słynnej czerwonej cegły. I myślę, że w najbliższym czasie ten teren w ramach tutaj właśnie między innymi inwestycji kolejowych prowadzonych zostanie uporządkowany, tworząc tutaj taką ciekawą enklawę przyrody na terenie miasta, dając możliwości również wypoczywania tutaj na tym obszarze. Zbiornik kolejowy utracił już właściwie, jak wiemy, swoją funkcję, niemniej jako ten akwen wodny pozostał. Co ciekawe, że tutaj występują też takie elementy źródłowe, bo tu cały czas bije woda z tego dna, co powoduje, że w okresie zimowym często ten zbiornik nie jest zamarznięty. Natomiast to, co widzimy w tej chwili poniżej tego obiektu, to już rzeka Pisia Gongolina, która tutaj poniżej zbiornika wodnego Ruda rozdziela się na dwa koryta. Jedno, bliższe nam, zwane czasami kanałem przemysłowym, dlatego że przepływał przez zakłady lniarskie. Jest to prawa odnoga rzeki Pisi Gongoliny i lewa, położona głębiej, bliżej ulicy Świętego Jana, która została uregulowana, tworząc coś w rodzaju kanału, który potem dopływa poniżej zbiornika wodnego Jazu Luca. Zbiornik wodny Ruda, a właściwie staw na Rudzie, tak można też powiedzieć historycznie, to kolejny zbiornik retencyjny położony poniżej Zalewu Żelardowskiego. Kiedyś ten zbiornik był dużo większy i on sięgał aż prawie do ulicy Kanałowej. Nie było wówczas ulicy Rejmonta. Tutaj nie było przejazdu tego między obecnie
w kierunku na Skierniewice. I tak jak powiedziałem, zbiornik był zakończony, jakby zwieńczony młynem. Całość wchodziła w skład folwarku na Rucie. Zbiornik w tej chwili pozostał trochę w okrojonym kształcie. W latach 70., dokładnie w roku 74, on tutaj był kompleksowo remontowany przez Zakłady Przemysłu Liniarskiego imienia Rewolucji 1905 roku, bo taka jest pełna nazwa tych zakładów, które finansowały w całości, można powiedzieć, wszystkie zbiorniki wodne na terenie miasta Żelazowa, ponieważ były im te zbiorniki niezbędne, a właściwie woda się w nich znajdująca, niezbędna była do celów produkcyjnych. Zbiornik, jak widać, ma pewne przygotowanie w sensie rekreacyjnym, wypoczynkowym, wykonane właśnie w latach 70. ubiegłego wieku. Wtedy nawet była taka koncepcja, że znajdujący się tutaj niedaleko budynek, obecnie w zasobach Żelazowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, miał nawet pełnić rolę miejskiego hotelu, bo był zlokalizowany i blisko basenu kąpielowego, jak i zbiornika wodnego Ruda, który miał przygotowane nabrzeże tutaj do między innymi kajaków, łodzi, jakiegoś sprzętu pływającego. A jeszcze też wielu żelazowian pamięta, że poniżej tego zbiornika Ruda też można było pływać i kąpać się właśnie w rozwidleniu rzeki poniżej tego zbiornika. Zawsze takim sercem takiego zbiornika, można powiedzieć, miejscem, gdzie kumuluje się ta woda i ona przepływa, jest jaz wodny. Ten o konstrukcji żelbetowej zastąpił właśnie w latach 70. stary jaz tutaj istniejący o konstrukcji ceglanej. Jaz ten składa się z czterech zamknięć wodnych o konstrukcji stalowej, które napędzane są przekładniami, które są zainstalowane na góry. Są to przekładnie ślimakowe, napędzane korbami. I też one były właśnie wykonywane w zakładach liniarskich, w warsztacie mechanicznym zakładów liniarskich. Wówczas to właściwie zmodernizowano wszystkie zbiorniki wodne na rzece Pisi, zakładając właśnie nowe zamknięcia, które umożliwiały ich łatwiejszą obsługę za pomocą właśnie przekładni, za pomocą korb. Wcześniej obsługiwano te zbiorniki systemem drągów, łomów, także była to bardzo kłopotliwa sprawa. Zbiornik, jak widać, utrzymuje się w dość dobrym stanie technicznym. To piętrzenie wody jest stabilne i co więcej, zbiornik też pełni funkcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla miasta Żelazowa, ponieważ właściwie poniżej tego zbiornika wody są kierowane, a ilość tych wód, o czym będzie w następnym odcinku, no ma ogromne znaczenie dla tego, żebyśmy czuli się w Żelazowie bezpiecznie z punktu widzenia właśnie ewentualnych powodzi.